I witam na halu następnym. Dzisiaj tak nietypowo, bo prosto z auta. I byliśmy w Dino, wydaliśmy 140 zł. Kupiłam taki 10-pak lobeli. Bardzo lobelię lubię, więc bez wahania wzięłam od razu. 9,99 on kosztował. Oraz taki miks wiszących roślin. Tu mamy pelargonie, komarzyce, surfinie. Tak dobrze mówię? Nie wiem, czy tu jest napisane. Nie. Surfinie albo to drugie. Zapomniałam nazwy. To też nie za bardzo wiem. I takie okwiatuszki. Myślę, że jak to się rozrośnie, to będzie fajnie wyglądać. Tym bardziej, że była promocja z 36 chyba na 19,99. Dlatego wzięłam. Niech sobie rośnie. I tu mamy resztę zakupów. Mamy 5 worków ziemi uniwersalnej. Mamy taki ketchup. Nie wiem, co to za ketchup. Zobaczymy, czy to w ogóle się nadaje do czegoś. Wziąłem taką dużą pietruszkę. Póki nie urośnie. Przyprawy wpłynie, bo się kończy. Ręcznik papierowy, bo się skończył. A potrzebuję cukier, bo się skończył. Mamy 3 razy piwo namysłów. Wzięłam takie coś. To było za 8,99. To jest do grilla, kominków i piekarników. Zobaczymy. Bo może akurat przypalenia puszczą. Pisze, że na przypalenia, więc a że i niemieckie, to może i lepsze. Tak chwalą tą niemiecką chemię wszyscy. Wzięłam jedno mleko owsiane oraz pizzę. Jedną. No i to całe zakupy są za 140 zł. I do następnego. A tu mój rabarbar. Ten krzak, co mówiłam, że taki duży urósł. O. Ładne urosły takie 3 grube łodygi i dwie cieńsze. Tu jeszcze wypuszcza. Więc jutro jakiś mały placek będzie. A tutaj taki obok lichy. A ten urósł wielki, fajny. O, już ślimaczki podjadły. A my jutro podjemy. I tu już ziemia wysypana w ostatniej grządce. Te 5 worków. Mogło być więcej, ale na razie starczy. Później się dosypie. Będzie się sukcesywnie dosypywać. I już wsadziłam pomidorki. Trochę się martwiłam, że one są takie małe. Jakby to pokazać, o, jak środkowy palec. Ale widziałam w sklepie, że dużo większe nie były, więc
Wsadziłam je już dzisiaj. One ja już od 2 tygodni przynajmniej je na dworze trzymam, więc są zahartowane, bo są w dzień i w nocy. Nie ściągam ich do domu, nie chowam. Jakoś nic się z nimi nie dzieje. Na razie ledwo widać, bo one małe są. Ale posadziłam 3 rządki po 4 krzaczki i sobie ładnie będą już rosły. Nie wiem, czy tak będzie widać. O. Tu w sobotę pojedziemy jeszcze do ogrodniczego. To chcę dokupić seler, przedzielę tu selerem. A tutaj posadzę ogórki, żeby się pięły po tej drabince do góry. Tak samo z drugiej strony. Ja ją jeszcze przesznurkuję sznurkiem, żeby gęściej było. A tu kapustki moje się ładnie zawiązują. Zaczynają. A z drugiej strony widziałam, a tu też widać, o, że już się ładnie zaczynają wiązać. Więc się wszystkie przyjęły też. Już wychodzi też fasolka. Szpinak coś słabo wyszedł. Chyba mi tu turkuć wlazł, powiem wam. Bo w truskawkach widać. O, i kopru dużo wyszło. O, tu widać tunele. Truskawki też ładnie zakwitły. Dosyć jak z młodych sadzonek, więc powinno coś być. Cebulka też ładnie rośnie. No i turkuć buszuje. Widać tunele. No ale na razie na tej grządce nic nie jest zeżarte. Więc tyle dobrze. No i tak to wszystko wygląda. Do zobaczenia.